strony Michał. W dzisiejszym odcinku będziemy testować kuchnię brytyjską. Bardzo się cieszę, muszę Wam się do czegoś przyznać. Jestem prawdopodobnie ostatnim Polakiem, który nie był nigdy w Anglii, także jestem pierwszy raz. Jesteśmy dzisiaj w Londynie, jesteśmy na Borough Market. Bardzo mi się tu podoba, jest to w centrum Londynu, połączenie targu ze street foodem. Bardzo fajne lokalne jedzenie, jedliśmy już sporo fajnych rzeczy. Bardzo fajne miejsce na zakupy, także wpadajcie, polecam. A teraz zobaczymy, co tu słychać dokładnie. Na targu było bardzo ciasno, dlatego nie udało nam się nagrać, co jedliśmy, ale jedliśmy grilled cheese, to są takie dwie zwyczajne kromki chleba, między nie się wsadza tarty ser, dużo sera, 100-200 gram z cebulką, to wszystko się razem zapieka jak tosta, je się jak kanapkę, smaczne, ale dalej mój wyprażany ser zostaje moim ulubionym daniem serowym. I potem zjedliśmy jeszcze, co było? Kalmary świeże, nie mrożone, tak na ostro, z chili, też bardzo smaczne. Za chwileczkę idziemy zjeść mój pierwszy fish and chips i jeszcze pewnie na śniadanie zjem pierwszą w życiu fasolkę. Jedziemy dalej. Jesteśmy na pierwszym fish and chips. Jest to dorsz z tetkami. Zaraz spróbuję, czy dobry. Gruba panierka. Na środku fajna. Kupiąca ryba. Bardzo dobra. Trochę się nie wyspaliśmy. Wczoraj staliśmy koło 3 w nocy, żeby zdążyć na samolot, ale jest ok. Nigdy nie bierzemy śniadań w hotelu, żeby spróbować coś lokalnego. W pobliżu znaleźliśmy taką fajną knajpę niedaleko. Ja sobie wziąłem szakszukę, wygląda troszeczkę dziwnie jak na szakszukę, ale mam nadzieję, że będzie dobra. Justynka sobie wzięła jajka w koszulkach. Chętnie spróbuję, bo nie potrafię ich zrobić. Do tej pory mi nie wychodzą, także zaraz spróbujemy. Smacznego. Pierwszy przystanek za nami, jesteśmy na Camden Market, jest to taki fajny street food, dużo małych budek, jak dla mnie jednak za dużo ludzi, za dużo ptaków, za duży hałas, ale jedliśmy całkiem dobrego burgera z jagnięciną, dobre duńskie pancake'i, także fajne jedzenie, jeżeli lubicie street food i duży wybór, warto tutaj wpaść. Lecimy dalej. Dzień trzeci market, jesteśmy na Brick Lane Sunday Market. Idziemy zobaczyć, co tutaj słychać. Pewnie zjemy coś smacznego, chodźcie razem z nami. Angielskie śniadanie. Dużo słyszałem o tej fasolce, to jest rzecz, która prawdopodobnie będzie mi smakować, ale jajka są ok, ale bekon i kiełbaska to niekoniecznie jest to, co lubię na co dzień. Jednak szkoda być w Anglii, nie spróbować klasycznego śniadania brytyjskiego. Jesteśmy w takiej knajpie naprzeciwko stacji metra, podobno dobra. Fasolka delikatnie słodka, jest ok, tutaj też jakieś takie ciasteczko, chyba ziemniaczane, czy placek taki. Spróbujemy wersji angielskiego bekonu. Śniadanie dobre, tylko mam wrażenie, że jest takie ciężkie, dość tłuste.
krachmal bardzo smaczny. Nie jest to może idealne śniadanie dla mnie na co dzień, ale warto spróbować. Londyn żegna nas małą mrzawką, ale było bardzo, bardzo fajnie. Jestem pozytywnie zaskoczony, jak słyszałem jakieś relacje znajomych, którzy mieszkali w Londynie albo w Anglii. Mówi, że jest dużo śmieci, strasznie brudno, nie fajnie, ale mi się podobało. Bardzo dobre jedzenie, szczególnie fish and chips mi smakowało. Jeden z najlepszych dorszów, jakie jadłem. Polecam. Też jestem zaskoczony, że danie, które jedliśmy 2 albo 3 razy, jest duńskie pancake'i. Super sprawa, muszę sprawdzić, jak to się robi, jak to ciasto powstaje, bo nam bardzo smakowały. Jedyna wada Londynu, to jak dla mnie, to są ceny. To jest prawdopodobnie najdroższa europejska stolica, w której byłem. Jest w mojej ocenie dość drogo, ale jedzenie było smaczne, więc często było warto za to zapłacić. Architektura przepiękna, bardzo Londyn jest różnorodny. Muszę tu przejechać jeszcze raz na spokojnie z aparatem i sobie troszeczkę pośmigać po mieście. Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. A pamiętajcie też, jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Będziemy nagrywać więcej podróżniczych vlogów. A najlepiej to subskrybować kanał. Dzięki, że oglądaliście. Cześć!